Grecja. Pielgrzymka śladami świętego Pawła. Witam serdecznie w drugim odcinku mojej miniserii W Grecji byłem. Dopiero co przyjechałem z tej pielgrzymki i chciałbym jeszcze tak na gorąco opowiedzieć Wam o moich wrażeniach. Od razu powiem, że warto pojechać do Grecji, nawet jeśli będę trochę marudził w czasie tej prezentacji, to naprawdę warto. No przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że w zestawieniu na przykład z Ziemią Świętą to proporcje są, gdy chodzi o zwiedzanie miejsc ważnych, świętych, to proporcje są mniej więcej takie jak 3 do 1. To znaczy w ciągu 8-dniowej pielgrzymki do Ziemi Świętej zobaczycie 3 razy więcej niż w ciągu 10-dniowej pielgrzymki do Grecji. No tak jest, takie mam wrażenie. Nie oznacza to, że Grecja jest jakaś taka, takim no, dzieckiem gorszego Boga. Tam są też fajne miejsca, ale powiem bardzo uczciwie, dla mnie jako dla biblisty, no Ziemia Święta wciąż robi o wiele większe wrażenie niż jakikolwiek inny kraj biblijny. Grecję włączając. No ale jeszcze raz powtórzę, warto jechać, warto. To bardzo otwiera pewne perspektywy, myślenie o tym wielkim świętym, któremu właściwie zawdzięczamy wszystko, gdy chodzi o początki Kościoła, ich rozumienie, no, tak zwane źródła, do których ciągle sięgamy. Święty Paweł, to jego śladów jechaliśmy szukać tam na tej greckiej ziemi. Samolotem wylecieliśmy do Aten, tam transferem do Tesaloniki. Wylądowaliśmy więc w Macedonii, która to Macedonia nie tyle jest znana z tego, że tak samo nazywa się pewien bardzo pyszny deser, Macedonia we Włoszech, ale również z tego, że pochodził stamtąd pewien wielki tego świata, zwany Aleksandrem. Aleksander Macedoński, mój ulubiony bohater historyczny, który w 333 roku przed Chrystusem wyruszył na podbój świata. Tak, przewodniczka bardzo dużo opowiadała nam o tej postaci, o realiach, kulisach, dojściu do władzy, utracie władzy i tym, co się działo po jego śmierci. I powiem szczerze, na moje uszy to był miód. Ale muszę też przyznać, że były to trudne rzeczy. Jeśli ktoś wyjeżdża nieprzygotowany, nie słyszał o Aleksandrze zbyt wiele, nie może osadzić go nawet w pewnych realiach historycznych, czasowych, mógł się zmęczyć. To mogło być przytłaczające. Dlatego, jak zwykle, zachęcam do przygotowania się nieco do takiej podróży. Jak się mówi, podróże kształcą, ale wykształconych. Wystarczy po prostu coś tam doczytać. I wtedy już wszystko się rozświetla. Takie słowa dobrze przygotowanego przewodnika świetnie padają na przygotowany grunt. Ale to jest jednak pół biedy. Nawet gdyby ktoś został przytłoczony tą wiedzą, nie ma problemu. Myśmy tam nie pojechali szukać nawet Aleksandra Macedońskiego i śladów po nim, tylko świętego Pawła. No dobrze. Tesalonika. Wbrew pozorom nie było to wcale pierwsze miejsce, do którego Paweł trafił po przybyciu do wybrzeży Grecji. A ściślej mówiąc właśnie wspomnianej Macedonii. Paweł, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, miał taki sen w Troadzie, jeszcze w Azji Mniejszej, kiedy to w tym śnie zobaczył Macedończyka, który błagał go, żeby przeprawił się przez morze i pomógł tymże Macedończykom. Macedończyk, domyślę, Europejczyk. Paweł uznał to za znak Boży i właśnie popłynął w tamtą stronę. Przybił do wybrzeży Macedonii, wylądował w porcie Neapolis, dzisiejsza Kavalla. Byliśmy w Kavalli z grupą. Kavalla to miejsce, gdzie no, dzisiaj też jest port. Stamtąd widać fajnie górę Athos. To jest też na pogadankę, na inne spotkanie. Widać, to jest przepiękne, bardzo malownicze miasteczko z jakimiś resztkami zabytków starożytnych i tak dalej. Samo w sobie, no kurort po prostu, można by powiedzieć, gdyby znaleźć się tam niespodziewanie i nie wiedzieć, co to za miasto, nikomu nie przyszłoby pewnie do głowy, że jest to miasto związane ze świętym Pawłem, bo on tam właśnie wylądował. No ale umówmy się, wylądował i poszedł dalej, więc pewnie nie było tam specjalnie po nim pamiątek. Poszedł dalej do Filippi. Szedł słynną drogą, Via Ignacia pewnie, bo to był taki główny szlak komunikacyjny w tamtym terenie, w tamtym czasie. Kiedy doszedł do Filippi, cóż, prawdopodobnie tam nie zobaczył żadnej synagogi, bo szukał ludzi swojego pokroju gdzieś poza miastem
I tam zobaczył przypadkiem kobiety, które były w pobliżu rzeki. Wśród nich była między innymi Lidia, kobieta businesswoman, trzeba tak powiedzieć, która handlowała purpurą. To właśnie ona jako pierwsza przyjęła Ewangelię, którą Paweł i jego kompanii głosili, i przyjęła chrzest. Na miejscu chrztu obok Filipi byliśmy. Muszę powiedzieć, że jestem nieco rozczarowany. Pięknie to jest zrobione, to jest taki mini park, jakaś mała cerkiewka, no i przy tym strumieniu, przy którym, jak wyobraźnia podpowiada, miała być właśnie Lidia ochrzczona. No przy tym strumieniu jest taki ładny, są takie ładne jakby trybuny, jest taki mostek, który można przejść na drugą stronę tej rzeczki. Miejsce do odprawienia mszy świętej. Wykorzystaliśmy to skrupulatnie, żeby tam mszę świętą odprawić. No ale jakiś taki niedosyt mam. No zobaczcie, my na przykład mamy na przykład świętego Wojciecha. Pojedziecie na północ, zobaczycie tutaj sanktuarium takie, tam. Jesteśmy skłonni upamiętniać to wszystko, co ten święty robił, gdzie był, gdzie przebywał i tak dalej. Wszystko ku zbudowaniu pewnej pobożności. Grecy jakby nie odrobili tej lekcji. Ja przepraszam, pozdrawiam serdecznie wszystkich Greków, to są wspaniali ludzie, ale jakoś tak nie mają chyba tej wrażliwości. Jest pewne miejsce objawień w Polsce na L, mówię tak specjalnie, żeby nie robić tutaj lokowania produktu. Jest to miejsce objawień i tam postawiono ogromny kościół, który prawdopodobnie nie ma sobie równych w Polsce. Mamy coś takiego, że chcielibyśmy upamiętniać takie ważne rzeczy, no ale mówmy się, tutaj mamy objawienie, tam mamy świętego Wojciecha, nic mu nie ujmując, no ale gdzie jemu do świętego Pawła? W sensie pewnego potencjału, który miał, wykorzystał i tego, co zrobił. W Grecji jakoś tak, no nie wiem, jakoś tak brakowało mi czegoś, miałem taki ogromny niedosyt. No dobrze, i z tej wcześniej, zanim byliśmy tam w miejscu, gdzie Lidię ochrzcił Paweł, byliśmy właśnie we wspomnianej Filipii. No duże rozczarowanie, powiem szczerze. Dla mnie niekoniecznie, bo ja lubię starożytności, ale wchodzicie do parku archeologicznego, gdzie właściwie trudno o jakąś jedną całkowicie odrestaurowaną budowlę. Gdybyście nie mieli przewodnika, w ogóle jesteście jak dziecko we mgle, zabłąkani i w ogóle nie wiecie, o co chodzi. No i teraz na szczęście mamy przewodnika, który nam domalowuje całą resztę, pozwala zamknąć oczy i dopisać sobie wszystkie te szczegóły, te budynki, ich wyposażenie, ich przeznaczenie i tak dalej. Widzimy fragment słynnej Via Ignacia, która przebiega przez miasto i to już jakoś wyobraźnię zasila. Moją przynajmniej. Ale myślę, że przeciętny pielgrzym, który nie interesuje się starożytnościami, historią i tak dalej, może być tutaj przytłoczony. Więc moja rada, jeżeli się tam wybieracie, to naprawdę miejcie ze sobą przewodnika, który was wprowadzi i oprowadzi po tych wszystkich zakamarkach. Bo tam naprawdę tego przybiórku się nie wymyśli, do czego mógł służyć, albo czego częścią mógł być taki kamień, albo taki kawałek podłogi. Pamiątki po świętym Pawle? Okej, jest jedno więzienie, tudzież areszt, w którym święty miał przebywać. Ale wiecie, Włosi mówią se non è vero e ben trovato, czyli jeśli to nie jest prawda, dobrze powiedziane, dobrze, fajnie tak pomyśleć. No i chyba tak to trzeba ująć. No mamy fragment taki jakiegoś pomieszczenia wewnętrznego i mamy tradycję, która mówi, że tam właśnie święty Paweł siedział w więzieniu. Tak czy inaczej, z tą wspólnotą w Filipii rzeczywiście Pawła łączyły bardzo zażyłe więzi. Tylko od nich przyjmował datki na swoje utrzymanie. Słynny list, który pisał do nich, list do Filipian, jest bardzo emocjonalny w dobrym tego słowa znaczeniu. To jest taki jakby apogeum jego nauczania o radości. Przypominacie sobie być może, że ta pielgrzymka miała zamknąć cały mój projekt, którego owocem jest książka Zawsze Radośni. List do Filipian nie był moją inspiracją tym razem, chociaż jak mówię, to jest apogeum Pawłowego nauczania o radości. Moim takim punktem odniesienia głównym dla napisania tej książki był pierwszy list do Tesaloniczan. No właśnie, i przejeżdżamy do Tesaloniki. Pierwszy list do Tesaloniczan to jest list do bardzo młodziutkiej wspólnoty, która miała no kilka miesięcy życia za sobą, można powiedzieć, która cierpiała z powodu straty pewnych eksponowanych członków tejże wspólnoty.
i która przeżywała także różnego rodzaju wewnętrzne kryzysy, ale generalnie świetnie się rozwijała. Paweł pisze do nich, prawdopodobnie z Koryntu, w odpowiedzi na wieści, które przyniósł Tymoteusz, mówiąc, że dobrze się dzieje, są pewne rzeczy, które trzeba wyprostować. I to właśnie jest pierwszy list do Tesaloniczan. Paweł dodaje tam otuchy swoim adresatom. W końcowej części tego listu mówi: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie i zawsze bądźcie wdzięczni. To wygląda, jakby właśnie te trzy cechy miały być takimi znakami firmowymi chrześcijan, zwłaszcza radość, drugi spośród wymienionych owoców Ducha Świętego. No właśnie, to wszystko mnie zainspirowało do napisania mojej książki. Jak wiecie, powstała tutaj lokowanie produktu www.zawszeradosni.pl. Na tej stronie można kupić moją książkę, która właściwie już rozeszła się, no, połowa nakładu już się rozeszła. Tak? Jeśli macie ochotę poczytać coś pozytywnego o radości, zapraszam. W Tesalonice zakończyłem ten projekt. Tesalonika jako miasto znowu nie urzekło mnie za bardzo. No podobno na początku ubiegłego stulecia był tam wielki pożar, który strawił mnóstwo rzeczy, całe miasto praktycznie, w tym najstarsze zabytki. Zobaczycie tam jakiś fragment akweduktu, zobaczycie bazylikę świętego Demetriusza z czwartego stulecia, ale no, Paweł żył w pierwszym stuleciu. No właśnie, jest pewien niedosyt, powiedziałbym. No jest Tesalonika, no jest list do Tesaloniczan, jest pewna zażyłość, którą Paweł miał z Tesaloniczanami. To jakoś, mam wrażenie, słabo jest tam udokumentowane, chyba że nie wszystko nam pokazano. Tak czy inaczej, miło było być w Tesalonice i jakby poruszać się w tej przestrzeni, w której Paweł też musiał być. Pewnie nie był w otoczeniu tych wszystkich nowych domów. Wiecie w ogóle, jak to się stało, że pożar strawił Tesalonikę na początku ubiegłego stulecia? Kobieta, i tutaj serdecznie przepraszam wszystkie panie, że to nie mężczyzna, kobieta gotowała czy smażyła bakłażany, ponoć, głosi wieść gminna, i niestety od tego gotowania zapaliła się najpierw jej posesja, a potem wszystkie inne w mieście. I tyle tego było. Także gdybyście chcieli pojechać do Tesaloniki i szukać tam śladów po świętym Pawle, no to szczęść Boże. Bez dobrego przewodnika pewnie się nie będziecie mogli nawet dobrze poruszać po tym nowym, stosunkowo nowoczesnym mieście. Potem z Tesaloniki jechaliśmy, czy mieliśmy jechać dalej do Werie, do miejsca, gdzie była kiedyś Berea, do której Paweł uciekł z Tesaloniki. Jak słyszymy, czytamy w Dziejach Apostolskich, w Tesalonice był zaledwie kilka tygodni i potem musiał się salwować ucieczką do Berei. Stamtąd podobny scenariusz, tym razem już poszedł prosto do Aten. Ale po drodze my, prawdzie jak mówię, w Berei, czyli w tej Werii nie byliśmy, to jednak po drodze zajechaliśmy do Meteorów. No, piękne to miejsca, te wiszące klasztory, wiecie o co chodzi. No, ale ze świętym Pawłem też mają niewiele wspólnego. Poza tym może, że no oczywiście w każdym z takich klasztorów kontempluje się życie i listy świętego Pawła, jest mnóstwo fresków i tak dalej. Znaczy, kontemplowało się, bo dzisiaj, jak zrozumiałem z przekazu przewodników, no są to miejsca nie do końca jakoś tak bardzo żywotne. Potem pojechaliśmy do Delf. Delfy to słynne miejsce w starożytności, gdzie wyrocznia delficka miała swoją siedzibę. Podobno nikt wielki tamtego świata nie podejmował ważnych decyzji, jeśli wcześniej nie skonsultował ich właśnie z tą wieszczką, z Pytią, w tej świątyni delfickiej. Oczywiście świętego Pawła na próżno tam szukać, bo on zabobonami się nie zajmował. Takim pogaństwem w czystej postaci się nie zajmował, ale wyjazd do Delf jest o tyle pouczający, że on pokazuje pewien mindset, jak mówią Amerykanie, pewien profil umysłowy i intelektualny ludzi tamtego czasu. Czyli patrzymy na Pawła jakby z perspektywy jego odbiorców. Paweł musiał znać ten kontekst, musiał go uwzględnić, bo inaczej minąłby się z tymi ludźmi. Musiał znać raz ich zamiłowanie do sportu, w Delfach były też igrzyska. Słuchaliśmy się oczywiście o olimpiadach, o tym zamiłowaniu do sportu, o tym pewnym kulcie sportu i zdrowego ciała. To święty Paweł też używa, odwołuje się do tych standardów, kiedy na przykład przywołuje różne metafory sportowe.
On wie, że to są nośne obrazy, więc stara się spotkać swoich rozmówców, swoich adresatów właśnie na tej niwie. Czyli delfy były o tyle pouczające, że po prostu dały nam pewien wgląd w to, jak starożytni myśleli, czuli, jakie mieli potrzeby, jakie troski itd. Paweł musiał znać to, bo świetnie sobie do nich znajdował drogę do nich, do ich serc. Potem pojechaliśmy do Aten, do stolicy Grecji. No i tutaj znowu w centralnym miejscu tego miasta Akropol, bardzo monumentalne coś. Na wszystkich właściwie pocztówkach z Aten Akropol musi być, bo inaczej jakby pocztówki te nie mają sensu. Akropol mnie trochę zirytował. Ja przepraszam, że tak mówię, może nie powinienem mówić o takich emocjach, ale ja byłem tam 12 lat temu z młodzieżą i właściwie to wszystko wyglądało tak samo. Ta główna świątynia na Akropolu, nie pomnę jej nazwy, ale tak samo była wtedy remontowana. Ciągle są tam rusztowania. To słabe jest po prostu. No nie można by tego raz wreszcie zrobić. Być może chodzi tutaj, jak mówili złośliwi, chodzi tutaj o zasadę, trzeba zbierać na remont, niekoniecznie trzeba go ukończyć. Nie wiem, nie znam się, ale już naprawdę chciałoby się to zobaczyć, odsłonięte dla publiczności, tak by można było wejść do tego fantastycznego, monumentalnego budynku, a nie tylko kręcić się po ruinach mniej lub bardziej bezpiecznych. Stamtąd przepiękny widok na całe Ateny. No i obok nieco niższy pagórek, zwany Areopagiem. Tam na tym pagórku gromadziła się cała intelektualna elita tamtego świata. I tam też znalazł się święty Paweł, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Paweł popisał się tam swoją sztuką retoryki, którą posiadał był prawdopodobnie w czasie swoich studiów, czy to w Jerozolimie, czy to jeszcze wcześniej w Tarsie. Paweł mówi do tych zgromadzonych tam mądrych, słuchajcie, jacy wy jesteście pobożni. No, popatrzyłem sobie tutaj dookoła w Atenach, no macie tyle ołtarzy, wznieśliście tyle po prostu fantastycznych miejsc kultu, nawet widziałem ołtarz, który dedykowaliście nieznanemu Bogu. Ja przychodzę wam ogłosić tego Boga, którego wy czcicie, nie znając. Od słowa do słowa, coraz bardziej zaintrygowani jego rozmówcy, jego słuchacze, ale kiedy powstała kwestia zmartwychwstania, jak pamiętacie, bez zmartwychwstania nasza wiara nie ma sensu, Paweł, kiedy wrócił do zmartwychwstania, nie chcieli go dłużej słuchać. Wyśmiali to, co mówił, dlatego że dla nich zmartwychwstanie nie miało sensu. Z ich perspektywy zmartwychwstanie było powrotem do tej nędzy, która dzieje się teraz tutaj za życia, kiedy to dusza jest w klatce, której na imię ciało. Dusza jest w klatce. Trzeba ją uwolnić. Dopiero śmierć jest prawdziwym uwolnieniem. No, Paweł oczywiście miał inne zupełnie rozumienie tego, czym jest zmartwychwstanie, no ale tutaj się akurat ze swoją publicznością nie spotkał. Niemniej jednak, według tradycji Dionizy, wraz ze swoją rodziną, Dionizę Areopagita, przyjął wiarę i stał się zaczynem dla tej młodej, kiełkującej wspólnoty w Atenach. Z Aten pojechaliśmy już potem dalej na Peloponez. Zwiedzaliśmy tam na przykład Epidauros. To podobnie jak Delfy, miejsce, gdzie no, kult boga medycyny kwitł. Znaczy w Delfach nie kwitł, ale podobieństwo jest takie, że tam się gromadzili ludzie, którzy byli ukształtowani w pewien sposób emocjonalny, religijny i tak dalej, i tam szukali pomocy dla siebie, w tym wypadku pomocy medycznej. I to było też pouczające zobaczyć, w jaki sposób ludzie radzili sobie z tymi potrzebami fizycznymi, w jaki sposób lekarze radzili sobie z chorobami w tamtym czasie, jak to było zgrane, czy też jak było po linii pewnych doświadczeń religijnych. To wszystko jakby odsłoniło kolejną perspektywę na starożytność, na odbiorców tego, co święty Paweł mówił. I wreszcie na końcu mieliśmy wypoczynek i to wam bardzo polecam. Tam 3 dni takiego kurortu w Tolo byliśmy akurat nad morzem. Jest tam dość dużo różnego rodzaju knajpek, takich, nie ma tam nic o świętym Pawle, umówmy się. Ale taki resecik po tym zwiedzaniu bardzo by się przydał. Nam się przydał na pewno. Moi drodzy, jakie wnioski z tej podróży do Grecji? Jeszcze raz powtórzę. Po stronie tego niedosytu mam to, że jest tam stosunkowo mało rzeczy do zwiedzenia. Chyba, że coś przed nami ukryto. Po drugie,
No jakoś tak to, co zostało po świętym Pawle, czy pewnie po nim, bo jak mówimy o miastach typu Filipi, typu Tesalonika, to przecież to nie były miasta Pawłowe, on ich nie zbudował, ale pamiątek tam jak na lekarstwo. Mam niedosyt. Mam niedosyt polegający na tym, że no parę dni byliśmy w podróży, było to męczące dość, a jednak nie zwiedziliśmy tego, co daje się zwiedzić w Ziemi Świętej, więc jeszcze raz powtórzę, Ziemia Święta the best. Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Warto jechać do Grecji, no bo nawet bycie na ruinach Filippi czy na ruinach innych miasteczek starożytnych, człowiek inny ma odbiór zupełnie. Inaczej przyjmuje się pewne treści. Człowiek jakby oczyma wyobraźni jest w stanie sięgnąć tego, co Paweł, z czym Paweł się konfrontował w tamtym czasie. I zobaczyć całą tą konfrontację, cały ten wysiłek Pawłowy w zupełnie nowym świetle. No, nie wspomniałem jeszcze Koryntu oczywiście na Peloponezie. Korynt również zrobił na mnie dobre wrażenie w tym znaczeniu, że przynajmniej zachowała się tam to taka słynna mównica. I można przypuszczać, że Paweł z tej mównicy właśnie do ludzi przepowiadał, głosił Słowo Boże. No bo skąd by indziej miał głosić? Takie centralne miejsce w mieście, ale znowu bałagan, to wszystko jakieś takie niepozbierane, jakieś takie niepoukładane. Dla ludzi, którzy nie lubią starożytności, nie lubią historii, archeologii, może to być męczące. Mnie bardzo to uskrzydliło, dlatego po tym całym marudzeniu mówię jeszcze raz, warto do Grecji jechać, zobaczyć to na własne oczy i ewentualnie wrócić albo powiedzieć, dobrze, zobaczyłem, poukładałem sobie w głowie, Święty Paweł jest dla mnie teraz jeszcze bliższy, ale nie muszę już jechać. Natomiast do Ziemi Świętej pojechałbym chętnie. Na koniec powtórzę jeszcze raz stronę, na której można kupić moją książkę Zawsze Radośni. Zawsze radosni.pl, czyli Zawsze Radośni bez polskich znaków. Tam możecie ją nabyć, serdecznie do tego zachęcam. Książka jest także... części dochód z tej książki jest przeznaczony na cele dobroczynne, w tym na wypoczynek dzieci i młodzieży. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, zapraszam na wszystkie pielgrzymki, które w tym i w przyszłym roku będę prowadził, które będę organizował. Ksiądz Dariusz Iwański.